Miniony tydzień, oprócz wydarzeń plenerowych, obfitował również w wydarzenia nierozerwalnie związane z budowaniem wiary. Stąd w niedzielę spacerujący wokół Jeziorka Miejskiego, a niezorientowani wcześniej, że takie wydarzenie będzie miało tu miejsce, mogli czuć się zaskoczeni, że w ten właśnie sposób w kościele chrześcijan baptystów odbywa się uroczysty chrzest święty. Niedzielne przedpołudnie na terenie przy Jeziorku Miejskim upłynęło inaczej niż zwykle, bowiem w tym miejscu, sięgając do tradycji i nauki chrześcijan baptystów, odbyła się ważna dla wiary uroczystość przyjęcia chrztu świętego. Tak, w tym dniu w naszym kościele obchodzimy wyjątkowe święto. Zgodnie z nakazem biblijnym pierwszego kościoła, które jak rozumiemy czytając Ewangelię Mateusza, będziemy obchodzić w kościele chrześcijan baptystów chrzest na wyznanie wiary. Jest to chrzest osoby dorosłej, świadomej swojej decyzji. Jest to osoba, która jest w pełni na tyle dorosła, która jest w stanie swoimi słowami wyznać, powiedzieć, że jej Panem, Zbawicielem, sensem, drogą życia będzie wiara w Jezusa Chrystusa. Czyli tu różnica polega na tym, że nie jest to niemowlę, które jest przynoszone do chrztu, natomiast jest to osoba, tak jak my rozumiemy to w Słowie Bożym, tak jak Pan Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, tak i również my staramy się praktykować, żeby wiara w Boga, w Trójcy Jedynego, Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego była indywidualną, przemyślaną, przeżytą decyzją, która będzie rzutowała na resztę całego życia tej osoby. I tak jak do chrztu przystępuje osoba dorosła, tak też znaczącą różnicą jest sam obrzęd, stąd jego oprawa miała miejsce nie bez powodu, na terenie i w Jeziorku Miejskim, nawiązując do tradycji, ale przede wszystkim wydarzeń biblijnych. Tak jest, staramy się odwzorowywać ten przykład, który był w czasach Ewangelii, dlatego mamy chrzest przez pełne zanurzenie w jeziorku, czyli osoba, która uczestniczy, jest katechumenem, wchodzi do chrztu, który symbolizuje śmierć i zanurzenie w śmierć taką Pana Jezusa i jest to też symbol zmartwychwstania do nowego życia. Nie podchodzimy do chrztu jako do sakramentu, który zbawia, który jest jakimś niezbędnym elementem do uzyskania łask u Pana Boga, natomiast wierzymy, że to jest taki pierwszy, wyraźny akt posłuszeństwa właśnie nakazowi biblijnemu, aby wyznawać swoje grzechy, aby zmieniać swoje życie i przed ludźmi, przed Kościołem, przed Bogiem i aniołami wyznać, że tak, chcę iść i żyć dla Ciebie, Panie Boże. To było wyjątkowe wydarzenie, otwarte na wszystkich, nie tylko najbardziej zaangażowane w nim osoby. Tym bardziej, że chrzest w Kościele Baptystów nie jest cykliczną uroczystością. U nas w Kościele poprzedni chrzest miał miejsce 3 lata temu, więc to zbieramy zazwyczaj osoby, czy osoby, które wykazują chęć, gotowość do tego, aby wziąć udział w tej uroczystości. No i z racji, że nie jesteśmy dużą społecznością, to tych chrztów nie ma dużo, ale cieszymy się, że tak jak Słowo Boże mówi, że z każdego nawróconego człowieka raduje się całe niebo, więc my też celebrujemy to wydarzenie bardzo uroczyście. Druga część, która odbywać będzie się w kościele, jest tą uroczystością, kiedy ta osoba po chrzcie może już pełnoprawnie uczestniczyć w wieczerzy pańskiej, pamiątce, którą Pan Jezus obchodził ze swoimi uczniami, a o której apostoł Paweł mówi, żebyśmy ją obchodzili aż do momentu ponownego przyjścia Pana Jezusa na ten świat. Wieczerza Pańska jest pod postacią chleba i wina i tutaj ta osoba świeżo, która przyjęła chrzest, może już pełnoprawnie uczestniczyć w tym wydarzeniu, tak jak i reszta dorosłych członków Kościoła, które już to wydarzenie mają za sobą i wyznali Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. A z racji, że chrzest przyjmuje osoba dorosła, ważnym jest jej indywidualne przygotowanie poprzez uczestnictwo w tak zwanym kursie katechumenów, rozważając Słowo Boże i analizując dekalog. Rozważamy te zagadnienia, jak one powinny być praktykowane w naszym życiu, jak powinny być stosowane, czy są ważne dzisiaj, czy jednak Pan Bóg się zmienił i te zasady też się zmieniają. Więc staramy się przygotowywać osoby, które przystępują do chrztu, aby to była naprawdę ich świadoma decyzja, aby wiedziały, że to jest takie przymierze, które zawierają świadomie z Panem Bogiem przed społeczeństwem, przed Kościołem i przed zgromadzonymi ludźmi, potwierdzając, że tak, chcemy, Panie Boże, żyć tak, jak rozumiemy właśnie w Twoim Słowie. I jest to niezmienne od lat, odkąd na naszym terenie obecny jest zbór chrześcijan baptystów.
zbór został, czyli taka namiastka w cudzysłowie parafii, została zapoczątkowana w 1896 roku. I do II wojny światowej niemieccy baptyści z różnych źródeł liczy się, że było ich około 800 do 1000 nawet. Były, no, można szczerze powiedzieć, drugim wyznaniem w Bartoszycach po kościele ewangelicko-augsburskim. Dzisiaj kościół jest o wiele mniej liczny, średnio na nabożeństwach jest około 50 osób i to zazwyczaj są wszystko mieszkańcy Bartoszyc, ale także i mamy rodziny z Ukrainy i też przyjezdni goście, którzy gdzieś tutaj witają do naszego miasta, są z wyznania właśnie protestanckiego, uczestniczą razem w wydarzeniach, które są i biorą udział w wspólnym nabożeństwie, gdzie oddajemy Bogu chwałę pieśnią, modlitwą i oczywiście słuchaniem Słowa Bożego. Ta uroczystość była ważna z wielu punktów widzenia, ale przede wszystkim ważna dla samego ochrzczonego, który z radością wstąpił w grono zboru i tworzyć będzie wspólnotę.